Film przedstawia sposób zaprojektowania szafki pokazanej na ekranie w programie Cabinet Vision. Usunę wszystkie wcześniej zdefiniowane obiekty i teraz rozpoczynam od pustego projektu. Najpierw rysuję dowolną ścianę, następnie z biblioteki obiektów wybieram standardową szafę wysoką i wprowadzam jej wymiary. Szerokość 900 mm, wysokość 2000, głębokość 600. Następnie edytuję szafę, usuwam wszystkie przednie i wewnętrzne części, tak aby pozostał sam korpus. Proszę zwrócić uwagę, że już na początkowym etapie projektowania moja szafka posiada połączenia. W tym przypadku są to kołki mimośrody, ponieważ tak sobie zdefiniowałem mój schemat konstrukcyjny. Schemat konstrukcyjny narzuca pewne informacje technologiczne, konstrukcyjne, czyli sposób wykonania tej szafki, w jaki sposób są łączone ze sobą poszczególne elementy. Między innymi określa też wysokość tych nóżek bądź istnienie cokołu, w tym przypadku cokołu nie zastosowałem. Przechodzimy do dalszego projektu. Nasza szafa będzie miała bok skoczny, więc wchodzę w widok boczny i wykonuję edycję kształtu. Zmodyfikuję współrzędną tego punktu. Będzie to współrzędna X300, Y2000 oraz dodam nowy punkt o współrzędnej 600-850. Zatwierdzam ten kształt. Edycja kształtu, którą wykonałem, ma wpływ na wszystkie elementy szafy. Zedytowane zostały ścianki boczne oraz wieniec górny, który ma teraz mniejszą głębokość, oraz oczywiście automatycznie zostały dostosowane otwory. Kontynuujemy projekt. Tutaj szafka posiada front podwójny i dodanie frontu podwójnego również automatycznie powoduje dodanie odpowiednich operacji technologicznych. W tym przypadku we froncie będą wywiercone otwory bądź frezowane i również w ściance bocznej oraz również tam, gdzie jest uchwyt, są wywiercone otwory. Za drzwiczkami wewnątrz szafy wstawiam podział poziomy. Będzie to półka stała i przesuwam ją najwyżej jak mogę w górę. W tej przestrzeni poniżej dzielę ją poziomo na trzy przestrzenie, pomiędzy które wstawię półkę wysuwaną. Widzimy dwie półki wysuwane. Przestrzeń pod najniższą półką, jej wysokość zmieniam na 50 mm oraz zablokuję ten wymiar, aby on już był stały, się nie zmieniał. Przestrzenie nad półkami mają różną wysokość, natomiast zastosuję opcję wyrównaj wysokość dla jednej, jak i dla drugiej przestrzeni i w ten sposób mają jednakową wysokość 232 mm. I konstrukcja wnętrza, tam gdzie są półki wysuwane, jest w tym momencie zakończone. Następnie wchodzę do górnej części, również w wewnętrznych sekcjach, wykonuję podział poziomy. Wstawię tam 5 półek stałych. W widoku bocznym pokażę, że głębokość każdej półki została automatycznie już dostosowana oraz zgodnie z moim schematem konstrukcyjnym są pododawane operacje połączeń. W tym momencie projekt mojej szafki został już zakończony.
Wychodzę z konstrukcji szafy, przełączam się na zakładkę NC Center, żeby wygenerować informacje na maszyny. Mogę wygenerować rozkrój na piłę, bądź operację na frezarkę CNC. Wybieram rozkrój dla piły, włączam przycisk optymalizację. Do wykonania tej szafy potrzebne są dwie płyty MDF. Widzimy rozkrój pierwszej płyty oraz rozkrój drugiej płyty.